Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Wieczorową porą, o ile oglądacie to wieczorem, to wieczorową porą, jeżeli w dzień, to dzień dobry albo dobry wieczór. Eee, moi drodzy, dzisiaj krótko, krótko, bardzo krótko, ponieważ cały dzień był przepełniony różnymi konsultacjami z klientami, doradztwem i rozmowami na temat płytek, produktów, błędów, problemów itd., tak itd., tak więc, aha, no tego mogę się pozbyć, bo nie muszę was, znaczy nie muszę, nie słyszę, nie słyszę was, bo mówię jednostronnie, więc będzie monolog. Monolog związany z błędami, jakie popełniacie przy zakupowaniu płytek, a jest to wszystko jak gdyby na bazie tego, co e, do mnie dociera, czyli po tych analizach e, pracy z dystrybutorami polskimi. Więc. Ok. zaczniemy od tego, Zrobiłem sobie małą listę, żeby wiecie, nie lecieć tak na ten, bo jest to poparte pewnymi jakimiś tam statystykami, które zrobiłem sobie, między tym, co jest sprzedawane, a tym, co jest dostarczane, zamawiane itd. itd. Po pierwsze, błąd taki dosyć standardowy, błąd, który standardowy, który jest często popełniany, to jest zbyt mała ilość zamówionych płytek. Klienci zamawiają za mało płytek, albo kafelkarz, który jest na budowie, jedzie ostro i nie zwraca uwagi na to, że płytkę, którą przyciął, może wykorzystać gdzie indziej. Takich płytkarzy, kafelkarzy jest bardzo mało na szczęście. Natomiast częstym właśnie błędem jest to, że jest zamawiane do sztuki. Ja dostałem kiedyś projekt, gdzie praktycznie płytki były wyliczone na sztukę, no ale i mówię. Mojemu dystrybutorowi mówię, ale powiedz klientowi, że jak mu coś tam, nie wiem, pęknie, czy co, nie, klient tak chce i koniec. No klient tak chciał, że później czekał miesiąc, aż przyszły następne płytki, bo yy, zabrakło. I teraz, jak zabraknie, to od razu jest kolejny błąd, że kiedy klienci domawiają, to klienci na przykład nie sprawdzają, jakie mają kody na opakowaniu. Wasz dystrybutor, wasz importer, firma, w gdzie kupiliście te płytki, niekoniecznie musi sprawdzić tonalizację i kalibrację. Niekoniecznie musi wysłać do mnie to informację, że potrzebują jeden czy dwa kartony, które są związane z zamówieniem poprzednim, więc do mnie wchodzi zamówienie. że nie mam takiej informacji, no fakt. Dziewczyny w biurach weryfikują takie rzeczy, widzą, że jeżeli wpłynie jakieś zamówienie na jeden czy dwa kartony, to jest podejrzenie, że może to być jakiś brak, który był spowodowany jakimś tam błędnym zamówieniem, na przykład. I wtedy się pytają, czy to ma być tonalizacja i kalibracja, która już została odebrana. Natomiast ja, jako producent, nie muszę dla Was trzymać ani kalibracji, ani tonalizacji danej płytki, bo towar się sprzedaje z magazynu. Jeżeli zostają jakieś takie 3-4 metry, to te 3-4 metry w przypadku firm, w przypadku producentów płytek ceramicznych, trafiają często na wzory. Czyli trafiają do działu, gdzie są robione wszystkie te panele ze wzorami, wystawki itd. itd. Więc jeżeli prześpicie jakiś tam zbyt długi termin związany z domówieniem waszego braku. No to niestety możecie się spodziewać tego, że nie będzie ani tej kalibracji, ani tej tonalizacji, może też nie być tej płytki. Bo nikt Wam nie gwarantuje, że za miesiąc ta płytka nie będzie, będzie nadal w katalogu, czy może być przestać produkowana. Takiej gwarancji nikt Wam nie da. Tu jest jak gdyby indywidualna kwestia producenta, czyli jest, było, nie ma. Nie ma i wasz problem. Wasz problem, że zamówiliście za mało. I, i, I co dalej? No, i dalej jest taki, że chyba będzie trzeba ten remont zrobić od początku, bo tego typu braki potrafią być bolesne. Więc pamiętajcie, jeżeli kupujecie płytki, to kupujcie, kupujcie tych płytek tyle, żeby nam wam przynajmniej został jeden karton. Bo nawet zdarzy się za rok czy za dwa lata, że będzie trzeba, jakaś rurka popuszczać będzie wodę, i będzie trzeba zrobić dziurę w ścianie. I ten karton, w którym jest tych płytek 10, 20, czy zależy od pakowania, daje wam tą gwarancję, że macie tą samą płytkę, którą żeście kupili na początku. Przykleja, robicie robotę, przyklejacie, fugujecie i jest wszystko jak pierwszego dnia. Nie musicie się o nic martwić. To jest bardzo ważne. Płytki nie wołają jedzenia, nie wołają do picia, więc nie musicie tego karmić. Zostawicie to sobie w garażu, zostawicie to sobie w piwnicy i będzie leżało, a zawsze jest pod ręką i zawsze może być przydatne. Zapas musi być. Yy, kolejną rzeczą. Klienci często sugerują się zdjęciami w internecie, czyli wchodzicie sobie do internetu i zaraz wam pokażę, przykładowo wam pokażę oczywiście, oczywiście na moich produktach, a nie na konkurencji, no bo mówimy o moich rzeczach. <laughs> nie, ale to, to bez znaczenia, ale zwróćcie uwagę, że producenci z reguły pokazują wszystkie pomieszczenia, płytki w pomieszczeniach dużych. To nie są małe przestrzenie, to są duże przestrzenie. Płytki 60 na 120, 80 na 80, metr na 3, 120 na 260 centymetrów. To są z reguły duże pomieszczenia, więc nie jest koniecznie powiedziane, że płytkę, którą Wy macie przed oczami, że ona będzie dobrze wyglądała u Was w domu, w Waszej Łazience, w Waszym mieszkaniu. Bo o ile jest to jakieś, nie wiem, Łazienka w bloku, no to wybaczcie, ale nie sądzę, żeby była w tym stylu. Więc tutaj, jak widzicie, jest duże miejsca i ta płytka, zacznijmy od tego, że płytka zupełnie inaczej będzie wyglądała w salonie, zupełnie inaczej będzie wyglądała na zewnątrz. Czyli, jeżeli wyjdziecie z tą samą płytką, będzie słońce, ta płytka będzie wyglądała inaczej, będzie padał deszcz, ta płytka będzie wyglądała inaczej. I z tą samą płytką przyjdziecie do domu, i ta płytka też będzie wyglądała trochę inaczej. Więc na to należy zwrócić uwagę, to należy wziąć pod uwagę w momencie, kiedy dobieracie produkty do wnętrza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli już mówimy o, o takiej kwestii, niektórzy klienci montują płytki ścienne na podłodze. To jest totalnym błędem, to jest yy, straszne, nie róbcie takich rzeczy. Ano, bo wie pan, bo ten wzorek, ten kolorek na podłodze też by mi pasował. Nie, jeżeli producent przewidział, że jest to płytka ścienna, ta płytka ma być montowana tylko i wyłącznie na ścianie. Koniec kropka. Nie ma kombinowania, że tą płytkę sobie położę na podłodze. Jeżeli nie wiem, zmusicie kafelkarza, to wasz kafelkarz powinien wam kazać napisać deklarację, pismo, na, gdzie, że wybierzecie na siebie odpowiedzialność za to, co się później stanie z tą płytką, bo ta płytka za pół roku będzie straszna prawdopodobnie. No chyba, że będziecie chodzić w takich papciach, wiecie, takich, kurde, yy, yy, jak chmurki takie delikatne i będziecie sobie płynęli na tej, na tej, na tej, tej, no to może jeszcze coś z tego będzie, no ale to jest błąd, tego się nie robi, nie wolno tego robić i, i, i koniec kropka. I jak już przy tym jesteśmy, to dopasowanie powierzchni płytki do danego miejsca. Yy. Często, często, no, są takie sytuacje, widzę, że klienci zamawiają płytki na, na balkon, płytki na chodniczki tam wokół domków i tak dalej i są to płytki, które są na przykład gładkie, płytki, które są mm, takie, jak się montuje w domach, czyli takie, że przejeżdżacie mopem sobie i to mop wszystko ładnie, ładnie się ślizga, elegancko i nie biorą pod uwagę tego, że jak trochę napada, latem spadnie deszczyk, taki kapuśniaczek i znienacka, i macie lodowicho, macie tragedię gwarantowaną. O ile jeszcze do, dorosła osoba jest w stanie utrzymać jakąś równowagę, to dziecko, które będzie biegło i wpadnie na taką powierzchnię, leci, pozamiatane, macie tragedię gwarantowaną. Koniec, kropka. Nie robić takich rzeczy. Zwracać uwagę na antypoślizgowość, jeżeli montujecie płytkę na zewnątrz. Montowanie na przykład poleru, lewigatu w łazience na podłodze, gdzie ktoś mówi, nie, bo my mamy podgrzewaną podłogę, nie będziemy kładli też dywaników. No to możecie mieć podgrzewaną podłogę, nie wiadomo jak, ale jeżeli jest to poler, taki na lustro, wychodzicie spod prysznica, jest wanny z mokrą stopą, adios, jak to się mówi. Gwarantowana tragedia. E, uda się raz, uda się drugi raz, trzeci, dziesiąty, piętnasty, za którymś razem się zapomnicie, lecicie jak na lodzie, i rozwalona głowa, albo nawet śmierć, zwłaszcza w łazience, gdzie są różne elementy, gdzie przy poślizgu, no lecicie, nic nie kontrolujecie, więc zwróćcie też uwagę na to, no, bo my mamy podgrzewaną, miałem taki przypadek, dlatego o tym mówię, o wie pan, bo my mamy podgrzewaną podłogę, no i co z tego, że macie podgrzewaną podłogę, jakaś okrągłą stopę, lewigato, lecisz, koniec, kropka. Kolejna rzecz, ludzie według mnie boją się wyjść na pewnych ignorantów w salonie, i kiedy mają pięknego pana sprzedawcę, który mówi, wie pani, to jest P5, P4, P8, P10, MOS9, MOS tamto, UV, UVB, nie pytają się o co chodzi tak naprawdę. No bo wiecie, jeżeli ja wam powiem płytka P5, a wy nie rozumiecie tej terminologii, to nie wiecie, o czym ja w ogóle mówię. Pay5 są to płytki, które są przeznaczone, które mają najwyższą odpowiedzialną odpowie odporność powierzchni na ścieralność. Pay5 to jest, są płytki, które można montować w barach, restauracjach, bankach, yy, biedronkach i tych wszystkich tego typu sklepach, gdzie jest duże natężenie ruchu. Wielu producentów, na przykład Sil Ceramica, ma wszystkie gresy Pay5, nie rozdrabniają się. Natomiast Pay4 możecie też spokojnie zamontować w domu, nic się nie stanie. P4 to jest płytka, która będzie e, przez 20, 30, 40 lat e, na tej podłodze w waszym domu i nic się nie stanie. Nie ma, nie ma... No chyba, że codziennie chodzicie w butach brudnych od betonu, od błota, od bagna i trzecie, jak wiecie, jakbyście sobie robili, nie wiem, papierem ściernym po podłodze. Wyjątkiem mogą być płytki Levigato, polerowane, czyli jakieś tam sobie ktoś tam montuje efekty marmurkowe i tego typu rzeczy, że jakby wam to powiedzieć, miejsca, w których będziecie wchodzili, przechodzili najczęściej, czyli miejsca, gdzie wchodzicie z zewnątrz do domu w obuwiu, to te miejsca z czasem staną się lekkomatowe. I to nie ma znaczenia, czy zamontujecie laminam, maracji, sil czy inne. No po prostu poler tak ma, że powierzchnia polerowa z czasem się zużywa. Zwłaszcza w miejscach, gdzie najczęściej jest to użytkowanie, wchodzenie, więc ona... Gdzieś tam po paru latach będzie troszeczkę się zmatowi, jak gdyby, no ale przy takim, jak gdyby, codziennym użytkowaniu nie będziecie na to zwracali aż tak bardzo uwagi, powiem Wam szczerze. To nie jest coś, co z dnia na dzień widać. Wiecie, dzień i noc i, i raptem, o, jest, jest matowe. No, to jest taka zużywalność, która jak gdyby towarzyszy Wam w życiu i, i wielu ludzi nawet na to nie zwraca uwagę, chyba że pada bezpośrednio światło z zewnątrz, i wtedy po światło widać, że. Coś tam jednak się nie świeci, tak jak się świeciło 10 lat temu na przykład. I co jeszcze, moi drodzy? Yy, o dopasowaniu płytki do, do wnętrza mówiłem, czyli też właśnie zwracać uwagę na format. Ba, Warto wypożyczyć sobie płytkę z salonu. Yy, nie wiem, zostawić tam tą pięć dychczystów, ile będą chcieli. I z taką płytką przyjść do domu, położyć ją sobie w różnych miejscach, gdzie ma być ułożona, abyście widzieli mniej więcej ten efekt, jak ta płytka. Będzie odzwierciedlała swoje piękno w danym wnętrzu. Eee, I cóż jeszcze, zaczyna mi głosu brakować, więc wybaczcie. Ale mówię, dzisiejszy dzień był taki dosyć pełny było dużo rozmów, właśnie dużo, dużo tematów. Dużo też, jak gdyby, prezentacji miałem z moimi dystrybutorami eee, w Polsce. Gdzie były prezentowane nowości, a mimo tego, że jest okres, jaki jest, że nie było targów w zeszłym roku Czerstaje w Bolonii, to jednak te nowości powstają, katalogi są modyfikowane, są, jest wiele rzeczy nowych, ciekawych, które wkrótce Wam zaprezentuję. I teraz, jeżeli patrzycie na ten ekran, się zastanawiacie, co to jest to www.wloski.design, czyli włoski design, to jest taki nowy projekt, w którym będzie się wiele działo. To nie będzie ten archdes.pl, gdzie tylko mówię o moich produktach, ale tutaj pójdziemy dalej. Tu będziemy rozmawiać o włoskim designie, o włoskim designie w domu, o włoskim designie jako architektury i o włoskim designie na przykład też w kuchni. Hmm. Więc jest to projekt, który powoli rusza. Wszystkie media jakoś tam społecznościowe są już powoli e, zmieniane pod ten projekt. No, a będą wywiady mm, z różnymi ludźmi, będziemy odwiedzali sobie, rozmawiali. Z, więc, dlatego, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania związane z jakimś tematem, ja będę wam mówił, do kogo się wybieram w najbliższym czasie, i będziecie mogli wysłać swoje pytania do, do tej osoby, której podczas takiej właśnie takiej wizyty e, będę mógł przedstawić. Więc to jest takie wyjście dla Was też, e, abyście mieli jak gdyby informacje z pierwszej ręki. No bo jeżeli pójdę, nie wiem, do Maracji, czy do Laminamu, czy gdzieś, a wy mi dacie fajną listę fajnych pytań, no to ja te pytanie zadam, a wy otrzymacie odpowiedź bezpośrednio u źródła, a nie, że do mnie, że, że, że wiecie, że ktoś powie, o ty ściemy nam tu sprzedajesz, czy coś. No nie, będziemy jechali konkretnie. O to właśnie chodzi, żeby tu były konkrety, a nie jakaś tam ściema typu spiki kwarcowe. Pozdrawiam moich kolegów, którzy wymyślili tą nazwę spiki kwarcowe w Polsce. Hmm. Okej, okay. moi drodzy, dziękuję za ten spędzony 15 ileś tam minut e, w moim towarzystwie. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, że taki nakręcony trochę jestem, szybko bardzo strasznie mówiłem, prawdopodobnie. No ale cóż, e, dzień był ciężki, gardło zaczyna nie domagać, więc starałem się, e, jak gdyby, e, być szybszy niż utrata głosu. <noise> Pozdrawiam serdecznie, dużo, dużo zdrowia Wam życzę. I do następnego materiału. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.